Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Astro Colony i będziemy dzisiaj, mam nadzieję, że w końcu coś zautomatyzujemy, chociaż no, tutaj można powiedzieć, że trochę już zautomatyzowaliśmy te zbiorniki tlenu. Ale to jeszcze wciąż nam mało. Aha, nie mamy żadnej wody, lodu. Ciekawe, nie? Szkoda, że nie można używać tych zbiorników tlenu. Myślałem, że to będzie troszkę inaczej wyglądało, a pakowałem się na tyle, że nie mam teraz lodu. Tam jest chyba złoto. Czego mamy mniej? Dobra, weźmy sobie miedź, bo mamy troszkę mniej. Dobra, a po lód będę musiał sobie podpłynąć. Podpłynąć, podlecieć bardziej, nie? Ale przede wszystkim też będzie trzeba dzisiaj zająć tą drugą nauką, którą trzeba już wyrabiać, która się nie odkrywa sama. Cyk. Voila. Dobra, nie zdążyłem. Zobaczmy przede wszystkim to tak. Użyjmy sobie tych lodu, żeby dać sobie tlenu. Zobaczmy drzewko technologiczne. I co my tu możemy jeszcze? Górnictwo, bloki. O, a tu tylko tak na kliknięcie, dobra. I silniki też damy radę. O, i dokowanie. A dokowanie to już... Możemy zamówić kosmiczne kolonii i planet. Okej, okay, czyli to takie... Już bardziej skomplikowane łączenie, że będziemy mogli przejść pewnie pod nimi, nie tylko przerzucać towary, nie? Okej, okay, rozumiem. Może byśmy się też zabawili tą... Albo nie. Jak to wygląda? Węgiel. Wygląda słabo. Cyk. Zobaczmy też, jak wygląda, co my możemy zrobić. A czego jeszcze nie mamy? O, może tak, nie? Generator wodoru. Generator wodoru nie mam. Silnik elektryczny. Tylko jego się będzie tworzyć z wodoru. Czyli tak naprawdę będziemy potrzebowali generator wodoru, który pewnie będzie potrzebował, podejrzewam, że wody do wytworzenia, tak, i prądu. Może położymy go tutaj obok? Na razie. Cyk. I teraz byśmy musieli to jakoś mądrze pociągnąć. Czyli weźmiemy sobie... Cyk. 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 Powiedzmy, że to jest mądrze pociągnięte. Nikt nie mówił, że jestem mądry. I tu... Prąd jeszcze. O. I powinno działać. Tylko ja tu chyba będę potrzebował jeszcze węgiel. O Jezus Maria, to ja tego węgla to ja będę potrzebował bardzo dużo teraz, nie? Bo nie dość, że do tutaj do, żeby generować prąd, to jeszcze teraz cyk złoto to możemy przy okazji tutaj wrzucić cyk, a tutaj by można było cyk hydrotonik też możemy robić. Wodę. Przede wszystkim też wody brakuje. To byśmy na razie wyłączyli może. I żeby woda na razie szła tutaj robić.
No, wrzućmy trochę tej. Żeby zrobić trochę wody. Żeby zrobić tą. Zbiornik na wodór. Sorki. Jak to wygląda? Aha, dobra, już tutaj mamy to. Dałoby się łapać fringiel, bo będę potrzebował go sporo. No, lecisz, lecisz. Aha, dobra, ty w kolejce jesteś, dobra. Okej. Okej. Jak tam wygląda wodór? Będziemy go trochę potrzebowali więcej. Jeżeli chcemy ruszyć w końcu. Mi się wydaje, że też byśmy mogli przekopać to wszystko, co tutaj jest. Bo na tym nie będziemy budować, bo jest małe. Nie będziemy się tam krzanić z takim malutkim, nie? Po prostu go rozkopiemy i zdobędziemy chociaż jakieś surowce. Krzem będzie istotny z tych planetoid. Nie wiem na ile. Bo tak naprawdę możemy sobie później kolejne złapać planetoidy. O, proszę bardzo, jest jakiś kwarc pad. Cyk. Jak wygląda w ogóle plecak? Gdzie mnie? To się stakuje. Nie wiem, czy jest jakiś limit staku w tej grze. Ja bym to w ogóle to jednak. O cyk, wyrzucił, nie? Bo nie będziemy tego dokować do siebie. A będziemy. Zez, w ogóle to. Taki dziwny kolor ma. Aż pójdę sprawdzić. Nie, to jest złoto. Złoto i lód. Może dlatego ma taki dziwny kolor, bo taki wymieszany lód z wodą. Okej. Jestem ciekawy, czy jakbyśmy te wiertła wbudowali tutaj. To czy by to nam więcej nie dawało też surowców tego czegoś. On wtedy się wwierca w tą ziemię. Zaraz, może jak ściągniemy tą następną planetoidę, to spróbujemy uruchomić takie wiertło i też zobaczycie, jak to wygląda. Ja sobie, jak sobie sam grałem, to tak dla sprawdzenia sobie to nawet to zrobiłem, nie? Kamienny blok też, proszę bardzo, dostaliśmy. O, tu są nawet kamienne bloki. Cyk. Oczywiście nie zostawimy z planetoidu nic. Ja w takich grach zazwyczaj... dobra, bo spadam. Byśmy mogli w takim razie jakąś nową sobie planetoidę przyciągnąć. Cyk. Jesteś jeszcze na tym? W zasięgu? No jest tutaj, nie? To robimy to. Niech przyciągnie. A my tymczasem jeszcze tutaj byśmy sobie poprzyciągali. To nieco. O, na przykład... Niech weźmie to pierwsze, bo jest bliżej. A puścimy, żeby też tam węgiel nam przyciągał. No bo... Kurczę, węgla będzie strasznie dużo potrzeba. Będzie strasznie dużo. Dobra. Tlenu w ogóle muszę sobie... Cyk, 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 cyk. Dobra. Wybudujmy silnik. Aha, i teraz będziemy mieli ustawienie... W którą stronę ma on działać?
Oczywiście będziemy chyba chcieli lecieć w tą stronę. Nie wiem jeszcze. Ale na razie sobie ustawmy tutaj, nie? Trzeba podłączyć do tego prąd. No to cyk, kabelek. A. Faktycznie działa? Czy my się przesuwamy? Tak. Czy można to włączyć? A, można tutaj kierować tym. O-o. Nie wiem, czy to zabrakło prądu, bo się włączył. Chyba tak. Chyba zabrakło po prostu prądu. No powiem szczerze, że to będzie wyzwanie. Jak się tu prąd robi. A my w takim razie... Byśmy chyba uskubali tą planetoidę. Nie wiem, czy warto tak skubać tę Ziemię, czy nie, ale być może nam się przyda później do czegoś. Może jakieś bloki będziemy mogli zrobić właśnie z tej Ziemi i powiększać też te planety, które złapiemy. Jestem ciekawy też, jak to wygląda, jeżeli chodzi o skaner, bo mieliśmy taką opcję, żeby takie coś odkryć. Tylko, że... Kurde, ten automatyczny łapacz, to bym chciał bardzo. Dobra, cyk. Dawaj, węgiel. A złoto też niech będzie. Ale niech pierw przyjdzie tu złoto. Dobra, rozumiem. Bo już tu się coś... Nie, nie rozwalaj się. Czekaj. I tyle. Cyk. Dorzucamy tutaj może węgiel. Cyk. Będzie więcej prądu. Silnik na razie sobie odłączyliśmy, bo faktycznie on działa. Jestem ciekawy, czy będzie można jakieś robić układy, które będą włączać. Będziemy mogli włączać ten silnik w jakimś, kurczę, danym momencie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, co my tutaj mamy? A, już odkryłem. Kurczę, chciałem tylko sprawdzić, a już ten... Samo. Migracja ludzi. O kurde. Skanowanie. To by było fajne. Tylko potrzebuję 4 punkty te nauki. A ile ich mamy? 3, czyli potrzebuję jeszcze jedno. Żeby mieć skanowanie. Okej. Okay. Okej. To jedno potrzebuję. Tyk. Tutaj oczywiście weźmy sobie od razu przyciąganko węgla. Bo węgla chyba strasznie dużo idzie. Strasznie dużo idzie. Tu już jest 2, tu 4. No dobra, no to wrzućmy tutaj. Mamy skaner w końcu. Jak to wygląda z tym skanerem? Jak to działa ten skaner? C. O. Okej. Dobra, a jak... Aha, dobra. Czyli C to jest... skaner, aczkolwiek idzie tu przeskanowało i tak jak chyba rozumiem, ten skaner chyba będzie działał w ten sposób, że my będziemy mogli skanować jakieś duże planety, powiedzmy, i będziemy widzieć, czy są jakieś pewnie fajne surowce, no ale to kurczę niepotrzebny nam jest teraz. Myślałem, że będzie
bardziej użytecznym dla nas. Konstruktor. Ale mi się marzy takie coś jak automatyczne łapanie. W takim razie bym musiał zrobić aż 6. Cyk. Chodź tu. Cyk. Aż 6 tych punktów badawczych. Max. Tylko jeden będę. Mogę maxa zrobić. Dobra. No to trzeba będzie trochę chyba pomachać naszym kill-offem. Uj, będzie szybciej tak też, nie? Niż tylko czekać, aż tam się połapie automatycznie. Znaczy automatycznie, nawet nie automatycznie. Okej. Okay. Trochę wody oczywiście. Czy właściwie to lodu. Ale lodu widzę mamy dosyć sporo już w tym momencie. Bardziej by mi zależało na miedzi w tym momencie. Cyk, 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 cyk. Dobra, dzięki. Cyk. O, tu mamy sporo miedzi. Cyk. Zium. Cześć, miedź. Miedź albo nie miedź, o to jest pytanie. Dobra. Też przydałoby się tą planetoidę rozbroić. Dobra, bo widzę, że też tlenu zaczyna mi brakować, ale lodu to mamy, tylko bym musiał podlecieć do... Siu. 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 Gdzie jest lód? Tu. W sensie... nie tu, tu. Dobra. Mamy z powrotem powietrze. Jak to tu o, chodź tu. Chodź tu. Miedź. Tego węgla też sporo trzeba. Bym musiał zrobić sobie jakąś platformę, taką wyższą później, gdzie będą te automatyczne łapacze. Bo to nam wtedy strasznie ułatwi sprawę, jak one będą wyżej. Dobra. Cyk. Podzielmy na połowę. Bo tu już i tu nie ma też żadnego. Cyk. Cyk. Dobra. Byśmy musieli a zróbmy... Zróbmy maksa. I tak potrzebujemy dużo tych punktów. Chyba 6 nawet teraz będzie już starczyło nam, bo jeden przed chwilą zrobiliśmy, tak jest. I teraz się robią 5, to będzie budowa, a później automatyczne łapanie. Na tym by mi bardzo zależało. Podstawowy magazyn, automatyka, rozdzielacz. O, i to też później. Manufaktura. Kurczę, fajne rzeczy tu są, tylko no... A ciekawy jestem, czy, bo mamy też takie coś jak... A nie, nie mamy jeszcze konstruktora. No dobra, to nie. Tuni. To sobie po prostu powykupujemy trochę. Ręcznie. Ej, tu jaki ładny złoże węgla i metalu. Żelaza właściwie. No, żelazo też jest metalem, nie? O, proszę bardzo, jak ładna żelazo.
Tyk. Dobra. Dawać. Żelazo, bydlaki. Budowa. Odkryło nam budowę. Tak jest. To teraz potrzebujemy jeszcze. I tak sporo. Tyk. Niech będzie ten węgiel, niech będzie złoto. Cyk, 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 cyk. Dobra, teraz potrzebujemy to, co jest dla mnie teraz w tym momencie najważniejsze, to automatyczne łapanie. I do tego będziemy potrzebowali aż 6 tych punktów. No, 4 będą się robić już. Cyk. Dawać. Dobra. Ale też fajne jest to, że są asteroidy, które dają na inne żelazo i miedź i one takie mają trochę inny kolor. Jednak, że można po kolorze jednak rozpoznać, że potrzeba jest trochę innych surowców, nie? Fajne to jest akurat, mi się to akurat podoba. Co by tu złapać? Chodź tu. Ruda miedzi. Cyk. A, ty jeszcze tutaj coś nam ekstraktujesz, jakieś złoto. Tu. O. Będę już miał tyle punktów, ile potrzebuję. Co to? A to woda i żelazo, dlatego takie wyblakłe. No. Znaczy woda. Ja ciągle mówię woda, ale chodzi mi oczywiście o... Oczywiście chodzi mi o kostki lodu, nie? Bo tam będziecie zaraz się czepiać, że kostka lodu to nie woda. To woda, tylko że zamarznięta. nie no, żartuję oczywiście sobie się z tym czepianiem. Ozbierajmy. Czy ta ziemia będzie istotna w ogóle? Chociaż wiecie, jak my będziemy robić, bo w teorii jest tak, że my będziemy robić kolonię, i którą będziemy musieli kolonistów karmić chyba. Tak więc być może to się przyda, ziemia gdzieś. Dobrze, do hodowli jakichś, nie wiem, roślin. Czy czegoś innego do żarcia. Cyk, cyk, cyk. Bardzo jak w kosteczkę ładnie. Żaden blok kamienny ani nic tym podobnego tutaj nie zostanie przegapione. Ja nie zwykłem zostawiać czegoś. I tutaj przynajmniej trochę mam więcej luzu, jeżeli chodzi niż raft, bo przynajmniej tutaj ekwipunek wygląda na to, że jest się niekończący się. Cyk, cyk, cyk. Jak wygląda ta technologia w końcu? Czy my coś w końcu odkryliśmy, czy nie? Jeszcze chyba jeden punkt brakuje. Ale to ja ustawiłem chyba 2 punkty. Czy to mi zszarło? Czy o co chodzi? Może prądu nie ma? No tak. No tak. No tak. Rozdzielmy sobie. Kurczę, tego węgla naprawdę jest... Sporo potrzeba. O, ale automatyczne łapanie nam się zrobiło.
Co my potrzebujemy w takim razie, żeby te automatyczne łapanie zrobić? Bo to będzie dla nas teraz najważniejsza rzecz. Sztabki. O, ale też dużo tych płyt takich, które my możemy teoretycznie zrobić w... Tu, tylko potrzebujemy dużo żelaza, okej. Okay. 12 razy będziemy potrzebowali. Tylko teraz czeka nas farmienie w takim razie żelaza. Tutaj na przykład. A to jest węgiel akurat. Tam są te żelazo. O tutaj na przykład. No, wykopujmy. Dobra, jak teraz będziemy mieli już ten automatyczny łapacz, to mam nadzieję, że to nam ułatwi sprawę. Zobaczymy też, jak będziemy mogli, czy jakieś ustawienia będziemy mogli porobić w tych automatycznym łapaczu. Ja bym go nawet wymienił wtedy z tego tutaj ręcznego na automatyczny. Gdzieś jeszcze może jakieś żelazo. O, dzień dobry. Tak, poproszę jak najwięcej. Dziękuję. Trochę pokopiemy. Tyk. No, dawaj. Nie wstydź się. Okej. Okay. Ja bym nawet chyba wyrzucił już tego ręcznego. Ja kurde, szkoda mi wyrzucać, jeżeli coś możemy jeszcze z nim porobić. Z drugiej strony chyba już mam... Tak. Ja bym zrobił tak. Nara. I róbmy automatyczny cyk. Dobra. Jak to wygląda teraz? Czy możemy coś ustawić? A nie, sam łapie, patrzcie. Sam łapie automatycznie. Ciekawe, czy można ustawić... Aha, dobra, sam łapie. Dobra, automatyczny podoba mi się. Bo sam łapie. Jeszcze przydałoby się... ustawiać coś, żeby węgiel automatycznie się ładował tutaj. Tylko do tego będę pewnie potrzebował. A, no właśnie. Czy można jakoś ustawić? Żądanie bota transportujący, to by było fajne. Bo się zastanawiam, czy można ustawić jakoś te rzeczy, żeby... O, cześć. Asteroida. Nie, nie rozbijaj się, nie rób mi tego. Nie. Trudno. Okej. Okay. Bo chciałbym zobaczyć w końcu, jak działają też ścieżki. Żeby mieć ścieżki, to muszę porobić sobie płyt. Oh no. Dobra. Czyli tak, muszę zrobić sporo tych rzeczy. Zrobię sobie z 12. Tego powiedzmy też z 12. Cyk, cyk. Niech się robią.
No właśnie, i teraz tak. Czy to. No właśnie. Tylko to. Czy ja mogę ustawić jakoś. Czy ja mogę to zebrać? O. Chciałbym, żeby tylko filtr, aby filtrować przejście określonych zasobów. Bloker, aby zablokować określone zasoby przed przechodzeniem przez nie. O, dobra. Rozdzielacz, ok. Popychacz, aby przesunąć określone zasoby w żądanym kierunku. Jakbym zrobił filtr. Czy ja mogę to robić jakoś gdzieś? O, dobra, są. Filtr bym zrobił. Tutaj. Czy nawet tutaj. Można? Nie. Można? Gdzie to jestem? Usunąć delete. Dobra. Czy ciekawe, czy by to zadziałało, jakbym postawił tutaj filtr? Chciałbym, żeby węgiel tylko tutaj się wpierdzielał, nie? O Jezus, ja nie mam tlenu. Zaraz padnę. Zobaczymy, czy to zadziała. Że jakbym chciał, żeby tylko węgiel tutaj się wyciągał. Chyba działa to. Działa. Działa, działa. Dobra. To mi się już podoba, bo to już są zalążki naszej automatyki. Szkoda, że tylko zalążki, no ale nie można mieć wszystkiego naraz, nie? Potrzebuję sporo. Kurczę, z drugiej strony można by było też zrobić. Albo można by było nawet zrobić, żeby tutaj więcej rzeczy się robiło, tylko węgiel na przykład jechał w tą stronę, a reszta gdzieś w tą stronę, tylko to by wymagało też przebudowania tej bazy. No i powiększenia przede wszystkim, to też nie. Ale to myślę, że to jest do zrobienia później. Przede wszystkim teraz. O Jezus Maria, to tak wolno to idzie, dobra. Ale idzie. Kurczę, by się przydało trochę pomóc tym urządzeniom naszym automatyzującym. No tutaj dużo węgla akurat będzie. Ale no węgiel też tam się przydaje, bo przecież kurczę, te maszyny to żrą jak popierdzielone. Cyk. Wiadomo, potrzeba dużo żelaza teraz, żeby zrobić te płytki. A z tych płytek będziemy robić taśmociągi. Dobra, tu widzę jakiś kawał żelaza. Jezus. Dawać mi to. Dawać żelazo. Bydlaki. Cyk. Okej. Okay. Widzę, dużo będzie zbierania tych surowców. A przynajmniej dopóki jakoś sobie właśnie tego nie zautomatyzujemy, żeby to nam wszystko jakoś samo się robiło. Dużo by trzeba było tych położyć.
No. Zastanawiam się też, czy jakbym na przykład położył tutaj następny obok, czy działałoby to na takiej też zasadzie, że jakby było to przypięte drugi automatyczny tutaj, to ten taśmociąg by działał na obydwa te łapacze? Bo to by było dla mnie dosyć istotne. Jeśli tak, to fajnie. Jeśli nie, to głupio. Właśnie, bo się zastanawiam, czy to będzie skręcało, to będzie. Nie. O, i się zastanawiam też, czy to będzie tutaj, będzie łapało chyba, nie? Oj, tak nie za bardzo widzę. To jeszcze będzie trzeba inaczej zrobić. Control. Dobra. To trzeba będzie zrobić tutaj. Też nie za bardzo. Trzeba będzie zrobić rozdzielacz, który chyba jeszcze nie mamy odkrytych nawet. Nie? Tak, rozdzielacz będziemy mieli tutaj dopiero. Popychacz, filtr, bloker. Czyli jakby nie patrzeć, dużo i tak żelaza potrzebuje. Cyk. Dużo żelaza, dlatego że będę musiał też dużo. Kurde, miedzi też potrzebuję. No powiem szczerze, że jest sporo roboty tutaj. Ale to dobrze, bo fajnie widać, że przynajmniej człowiek się nie nudzi, ma jakieś koncepcje do wykonania i trzeba za tym się postarać. Silników na razie nie uruchomię, bo to było bez sensu w tym momencie. Ej, nie rozbijaj się. Daj nam żelazo. Dobra. Silniki przestały działać chyba. Tak. To cyk. Cyk. Dobra. Gdzie jest miedź? Tutaj na przykład. Potrzebuję też sporo miedzi teraz, bo chcę zrobić sobie te badanko z automaty z rozdzielaczem. I fajnie by było po prostu. Mieć już ten rozdzielacz, żeby ten węgiel nam wydobywało. O kurde, ale tutaj żelaza, dobra. Ale żelazo też się przyda. Tyk, miedzi. Pięknie. Żeby nam rozdzielało, wiecie, na dwa te. Na dwa piece co najmniej. Można później po prostu zrobić na więcej też, nie? Dobra. Cyk. Żelazo też się trochę przyda. Bo 8. Potrzebuję 8 punktów tych badań, czyli potrzebuję po 16 sztabki z każdego miedzi i żelaza. Bo na jeden punkt
wydaje. Na jeden punkt badań wydaje po dwie sztabki żelaza i miedzi. 16 żelaza widzę, że już mamy. Co nie znaczy, że będę potrzebował też więcej, żeby zrobić taśmociągi. A jak taśmociągi będę musiał porobić, to też będę musiał więcej miedzi, bo tam są kable też potrzebne do taśmociągu. Kurczę, jest tutaj sporo do zrobienia. Cyk. Dzień dobry. Trochę żelaza. Dobra. Dawać mi to jeszcze tu. Cyk. Ziu. Ziu. Dobra. 5. I raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Niech się robi. A my tymczasem borem lasem. Weźmy sobie od razu, ustawmy, żeby nam odblokowało automatykę. Rozdzielacz. Kurczę, tylko mam nadzieję, że ten wręcz żelazny nie będzie potrzebny do tej auto, do tego rozdzielacza, nie? Śruby stalowe. Nie, bo to rozdzielacz po prostu wstawiamy, żeby się rozdzielało. Dobra, to nie potrzeba. Robotyka. Monter robotów. O kurde. A może by tak roboty? A tak zobaczmy. Nawigacja. Statek kosmiczny. O kurde, będziemy mogli mieć swój statek kosmiczny też tutaj. Już mi się to podoba. Dobra. Okopmy jeszcze może tak mniej więcej tutaj cokolwiek, żeby nie stać bezczynnie też. Nie, nie rozbijaj się. O ty gnoju ty. Dobra, gdzie jest tlen? Tu. Dobra. Mamy pełną gębę tlenu. Teraz tak, bo jeszcze będę potrzebował na pewno taśmociągi. Ale żeby zrobić taśmociągi, to będę potrzebował... Zróbmy tyle, ile możemy tego, nie? Będę potrzebował tych płytek. Dobra, punkty się robią. Zaraz powinno paść nam też, tak? Paść nam ta nauka. O, proszę bardzo. Okej. Okay. I możemy teraz zrobić chyba rozdzielacz. Powinniśmy przynajmniej. Tak, cyk. 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 Okej. Okay. Fajne, że przynajmniej do rozdzielaczy czy do podobnych tych rzeczy nie trzeba. Cyk. I cyk. I cyk. Pytanie jest, czy wszystkie zasoby, dobra. Czyli co drugi? Działa to. Działa! Czemu to nie idzie? A, dobra, bo to jest filtr tylko. Pokazuje mi, co filtruje. Dobra, działa. Czyli teraz już nie musimy się tak naprawdę martwić o dostarczanie czy nie musimy się martwić? Kwestia sporna. O ile wiecie, te będą wydawać nam... Musiałbym zrobić też więcej tych automatycznych, myślę. Zrobię sobie jeszcze jeden może automatyczny, poczekajcie. Cyk. Co to wymagało? No tak. No tak. Dobra, może sobie zrobię ten automatyczny, ale w kolejnym odcinku.
i postawię go zaraz obok tego drugiego i zobaczymy, czy faktycznie będzie to działać tak, że z tego będzie od razu przesyłać tutaj na tą taśmę. Mam nadzieję, że tak. Że nie trzeba będzie budować jakichś tutaj pokręconych taśmociągów, czy jakoś to inaczej robić, tylko będzie to działało tak, jak myślę. I przy dwóch to powinno też tam lepiej działać. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!